Witam serdecznie na sesji poświęconej zabezpieczaniu danych w chmurze dotyczącej rozwiązania Power Protect Backup Service. Ja nazywam się Daniel Olkowski i w Dell Technologies zajmuję się właśnie systemami do backupu odtwarzania. Nasza agenda, najpierw powiemy sobie, czym jest Power Protect Backup Service, powiemy o architekturze, co my otrzymujemy, no i oczywiście nie może zabraknąć kosztu. Czym jest Power Protect Backup Service? Power Protect Backup Service to jest rozwiązanie, które zabezpiecza dane w chmurze. To znaczy, jakie dane zabezpiecza w chmurze? Oczywiście Microsoft 365, poprzednio Office 365, no i w ramach tych danych, które możemy mieć w chmurze, w ramach Microsoftu, to jest Exchange Online, oczywiście, czyli ta usługa poczty, to mogą być Teamsy, SharePoint, takie narzędzie do współpracy, no i oczywiście OneDrive, czyli możliwość no, przechowywania w chmurze naszych dokumentów i my to wszystko naszym użytkownikom możemy zabezpieczać. To samo się tyczy usług Google'a, no to się nazywa w tej chwili Google Workspace, poprzednio G Suite, ale tu tak samo mamy pocztę, dokumenty, no i usługi z tym związane, właśnie też współdzielenie dokumentów, ale niezależnie od tego możemy backupować w ramach Power Protect Backup Service również aplikacje tak zwane born in the cloud, czyli takie, które zostały utworzone w chmurze. No i takim najlepszym przykładem to jest Salesforce, którego możemy oczywiście też zabezpieczać. Ale nie tylko dane, to jest oczywiście to, co możemy zabezpieczać tym rozwiązaniem, to są nasze elementy chmurowe, ale oprócz tego możemy zabezpieczać również końcówki, zarówno laptopy, jak również urządzenia mobilne. No dobrze, ale to gdzie my to wszystko backupujemy? Otóż Power Protect Backup Service to jest rozwiązanie, które to wszystko, o czym powiedzieliśmy, czyli nasze usługi Microsoftowe, pocztę, SharePointy, Teamsy, tak samo Google'owe czy Salesforce'a, ale również nasze no, stacjonarne już w tym momencie laptopy, urządzenia mobilne, backupuje do chmury Dellowej. A czyli to jest usługa, która wykonuje backup naszych danych, głównie w chmurze, głównie tych danych chmurowych, ale również no, laptopów czy urządzeń mobilnych. No można powiedzieć, no dobrze, ale ja jednak chciałbym to mieć on-premise, nie ma problemu, możemy te dane wyeksportować do siebie on-site. Możemy wyeksportować do siebie on-site i my sobie to oczywiście w dniu dzisiejszym pokażemy. No dobrze, ale jak my mamy się dostać do tych naszych backupów, jak mamy nimi zarządzać, skoro to jest usługa i to się znajduje w serwerowniach Della, no to jak my mamy tym zarządzać? Otóż mamy interfejs zarówno administratora, jak również interfejs użytkownika. Okay? Czyli ja jako administrator, co ja muszę zrobić? No muszę powiedzieć, jak często chcę, żeby poczta była backupowana, czy może urządzenia końcowe, czy może Salesforce. Ja mówię, jak często ma być to backupowane. Czyli takie definiuje, co ma być oczywiście też backupowane, prawda? Bo może akurat Daniel Olkowski ma nie być backupowany, a Maciek Mianowski ma być na przykład backupowany, prawda? Więc no muszę takie rzeczy powiedzieć, kto ma być backupowany, jak często, jak długo mają być trzymane jego dane, no to, co mamy normalnie. No ale odtworzenie, co z odtworzeniem? Słuchajcie, odtworzenie może być na dwa sposoby. Odtworzenie mogę wykonywać ja jako administrator, albo możemy zabronić. Możemy zabronić, powiedzieć administrator, nie ma prawa odtwarzać tych danych i wtedy do tego samego portalu, no tutaj klikając, że jestem użytkownikiem, to sobie można kliknąć, że jestem użytkownikiem, wtedy będę przeniesiony do innego i wtedy ja jako użytkownik, który jest no, backupowany na przykład w ramach Office 365, będę widział całą swoją historię backupów OneDrive'a, maila, Teamsów, różnych innych rzeczy i będę w stanie sobie to odtworzyć. No to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że często szefowie proszą, żebym ja jako administrator no, oczywiście zeskedulował, zarządzał, sprawdzał, że te backupy działają, że wszystko jest dobrze, ale nie chcą, żebym ja jako administrator miał możliwość odtworzenia tych danych. I my możemy w ramach tego Power Protect Backup Service możemy zabronić tego, żeby administrator mógł odtwarzać dane użytkownikom. Słuchajcie, też powiedzieliśmy sobie, że to jest usługa, czyli backupy są wykonywane do serwerowni Dell. No gdzie są te nasze serwerownie? Gdzie te backupy mogą się znajdować? Tu mamy listę tych wszystkich serwerowni. Jeśli mówimy o Europie, no to to jest Frankfurt, to jest Paryż i dwie na wyspach w Irlandii i w Londynie. Czyli w tych miejscach są trzymane te nasze backupy. No i teraz, no, jak
jaka to jest architektura, słuchajcie, jaka jest architektura takiego rozwiązania? No architektura jest bardzo prosta, prawda? No bo tu trudno powiedzieć, przecież jak my sobie popatrzymy, tu nie ma żadnego designu, prawda? My po prostu no, wchodzimy, mamy konsolę tego rozwiązania, wchodzimy i mówimy, Olkowski ma być backupowany co 4 godziny, Mianowski ma być backupowany co 2 godziny i to jest koniec, nic więcej, prawda? Więc tu nie ma żadnego designu, nie ma żadnego deploymentu, nie ma żadnych upgrade'ów. Jeśli pojawia się nowa funkcjonalność, to ona się pojawi w naszym interfejsie, prawda? Nie instalujemy software'u czy hardware'u, tak? A tu jest napisane no management, no tak do końca już nie jest, prawda? To zarządzanie oczywiście będzie, bo musimy coś powiedzieć, ale no jest mega uproszczone, więc można powiedzieć, że to już jest bardzo, bardzo prosta sprawa. No też no wszystko, co jest związane z usługami, no między innymi dlatego myślimy o usługach Microsoft 365 czy Google Workspace. My myślimy o tych usługach właśnie z tych powodów, które tu są wymienione, no i które też to rozwiązanie Backup Service oferuje. Czyli możemy wystartować dzisiaj, po prostu możemy wziąć konsolę i po prostu wystartować. Bez żadnych inwestycji od razu zacząć backupy. Możemy też zakończyć, kiedy chcemy, prawda? Z różnych przyczyn zmigrowaliśmy do innego systemu, kończymy dzisiaj, tak? Nie ma jakichś takich rzeczy związanych z tym, że maintenance, że zapłaciliśmy za 5 lat, że kupiliśmy serwery, że kupiliśmy sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie ma żadnych inwestycji. Natomiast no, my płacimy oczywiście jasne koszty, tak naprawdę, które są podane za miesiąc, one są płatne rocznie i tyle, to wszystko. Co my dostajemy w ramach tego rozwiązania Power Protect Backup Service, kochani? Słuchajcie, no pierwsza rzecz to jest bezpieczeństwo, o tym musimy sobie powiedzieć. Czyli mamy dane szyfrowane w trakcie komunikacji, tu w cyfrowni też są szyfrowane. Użytkownicy, którzy no, z różnych przyczyn zniknęli, są dalej, ich maile są trzymane, możemy to, ten czas oczywiście zdefiniować. Administrator może nie mieć możliwości do odtworzenia danych, tylko i wyłącznie użytkownik. Tu trzymamy w 3 kopiach jeszcze dodatkowo te dane, szczególnie tutaj dla firm finansowych, to ma wszystkie certyfikaty właśnie tych instytucji finansowych, że te backupy możemy właśnie w, no, w takiej chmurze, w takiej serwerowni dealowej trzymać. Teraz jeśli mówimy o ochronie, no to ja sobie tutaj zacząłem akurat nie od chmury, tylko akurat od laptopów i desktopów. Możemy backupować dowolne Windowsy, Maci, Linuxy. Możemy dać użytkownikom dostęp do definiowania, co ma być backupowane, możemy definiować exclusions. Jeżeli chodzi o urządzenia takie typu tablety, smartfony, no to oczywiście jest wspierany Android iOS. No i możemy też spowodować, że backup jest tylko wykonywany, kiedy dany użytkownik jest przy Wi-Fi. Natomiast w momencie, kiedy jest podłączony do jakiejś sieci GSM-owej, no to wtedy, że nie backupujemy, więc te wszystkie rzeczy jak najbardziej są. Możemy definiować oczywiście, no wiadomo, częstotliwość tych backupów, backup, kiedy dany użytkownik się wylogowuje, czy próbuje się shutdownować, więc wtedy też możemy dodatkowo wykonać backup. Możemy zdefiniować, w jakich oknach jest ten backup. Samo trzymanie backupów, no to jest taka strategia, dziadek, ojciec, syn, oczywiście to mamy. Możemy też śledzić urządzenia, tak? To sobie zaraz zobaczymy. Możemy śledzić urządzenia, zakładać na nich kłotę. Oczywiście backupy, tak jak powiedzieliśmy, są szyfrowane. No i jak oczywista sprawa, jeżeli użytkownik się nie backupuje, dostaje, że jest alert. To są ustawienia, które użytkownik może sam definiować. Może, to znaczy nie musi, a może. Czyli kalendarz backupów. Możemy powiedzieć, żeby sobie zdefiniował, w jakim oknie chce się backupować, czyli może te domyślne nasze rzeczy zmodyfikować, co jest backupowane, czy chce dostawać notyfikacje, że jest na przykład, że długo nie miał wykonywanego backupu i tak dalej. No i możemy pozwolić, że może sam sobie też dodawać urządzenia. Jeżeli mówimy teraz o usługach chmurowych, bo to tak naprawdę o tym mówiliśmy, czyli OneDrive, dla OneDrive'a możemy ekskludować również ścieżki, definiować politykę, no najczęściej 2 razy per dzień, no i też oczywiście definiować retencję, to jest jasna sprawa. I to, co powiedzieliśmy, odtworzenie przez użytkownika albo przez administratora, ale możemy zablokować odtworzenie przez administratora, jeżeli użytkownicy życzą sobie ten największy poziom bezpieczeństwa. Jest dedykowany portal dla użytkownika. No i teraz popatrzmy sobie, jak to wygląda. Ja jestem tutaj właśnie podłączony do swojego konta, klikam na tą usługę związaną właśnie z backupem chmury, z backupem laptopów. No i tutaj możemy sobie zobaczyć, mamy taki pierwszy widok, że ogólnie jest backupowane 10 użytkowników, że tyle przestrzeni w tym momencie zużywają, że tyle polityk jest, user profile, to jest polityka, jest zdefiniowana.
No i tu mamy informacje per każda usługa, prawda? Czyli backup urządzeń końcowych, backup Office 365, backup G Suite, tu jest jeszcze napisane, oczywiście to jest Google Workspace, trendy związane z tym przyrostem danych. I popatrzcie, jeżeli włączyliśmy usługę śledzenia urządzeń, bo możemy też włączyć, to widzimy, gdzie dane urządzenia się znajdują, te, które są backupowane, no więc jeśli taką usługę włączyliśmy, to jest zgodne z naszą polityką korporacyjną, no to wtedy możemy śledzić, na przykład gdyby było ukradzione takie urządzenie, no to w tym momencie sobie możemy powiększyć, czyli widać, że no tutaj w ramach tego konta najwięcej użytkowników jest w Niemczech, jeden jest w Francji, ale to oczywiście wszystko jest w porządku, bo to są naprawdę Francuzi i Niemcy, więc nikt tutaj nie wyjechał z tym urządzeniem i go nie ukradł gdzieś. Ale popatrzmy, co my możemy zrobić. To jest dosyć ciekawa sprawa, czyli spróbujmy zdefiniować taką politykę dla użytkownika. Ja bym chciał spróbować zdefiniować politykę. Tu już jest dużo tych polityk podefiniowanych, zobaczcie. Są też ich statystyki, ile jest urządzeń do nich podłączonych, ile tych cloudowych aplikacji jest podłączonych, jakie jest zużycie na użytkownika i tak dalej, więc my to wszystko widzimy. To jest normalny, pełnoprawny backup naszej poczty. Mogę Wam powiedzieć, że w tej chwili ta usługa, o której my tutaj mówimy, ona backupuje ponad 100 milionów różnego rodzaju kont office'owych czy G Suite'owych. Tego typu zabezpieczenie no, nie jest oferowane przez dostawców usług. Możemy się odnieść do tego tak samo, jak mamy na przykład jakąś bazę danych, prawda? Mamy bazę danych, mamy system operacyjny, mamy pliki. No dostawca bazy danych, Oracle i tak dalej, on się nie przyjmuje specjalnie backupem. To jest jakby po naszej stronie, tak? Może jaki dać do tego interfejs. Jak w Oracle mamy Hermana, tak tutaj oczywiście ze strony O365 jest API, możemy sobie do tego dorobić, natomiast dostawca usługi dostarcza usługę, natomiast zabezpieczenie jej już jest po naszej stronie, tak? Tu musimy sobie też o tym, jak sobie poczytamy takie te zapisy, no to właśnie tak to wygląda. Widzimy polityki, które zostały zdefiniowane, no i chcielibyśmy sami zdefiniować jakąś politykę backupu naszej chmury czy różnych innych rzeczy. Powiedzmy, że definiujemy pewien profil, pewną politykę i tu klikamy, że definiujemy nowy profil. Powiedzmy profil P1 i tu możemy zdefiniować, ile maksymalnie użytkowników będzie do tego profilu podłączonych. Jeżeli jest 0, to znaczy, że ile chcemy. I teraz jest pytanie, czy automatycznie usuwać tych użytkowników, którzy na przykład no, już u nas nie pracują, albo którzy usunęli sami sobie jakoś konto, albo i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli to nie jest zaznaczone, to oni dalej będą, natomiast jeżeli tak, no to możemy sobie zdefiniować po jakim czasie, prawda? No i teraz możemy też sobie powiedzieć, że jeżeli dany użytkownik po 3 dniach nie jest backupowany, to ma w tym momencie dostać alert, czy my mamy dostać alert. Tu są dosyć ważne rzeczy, zobaczcie, allow admin access user backup, prawda? Czyli tu jest domyślnie ustawione, że ja jako administrator mogę odtworzyć użytkownikom dane, ale większość użytkowników tego nie chce, więc to odklikujemy. No i teraz, czy użytkownik ma prawo do tego, żeby mógł sam definiować, na przykład dać mi uprawnienia do tego, żebym ja mógł odtwarzać jego dane? No to dajmy to. Czyli on sam jest w stanie modyfikować te swoje uprawnienia. OK? No i teraz pytanie, czy on też do poczty ma mieć dostęp do tych właśnie swoich danych, to, co jest backupowane dla niego z Office 365, czy z Google Suite'a, czy z czegokolwiek innego. Czy on może się dostawać z urządzeń mobilnych? Jak najbardziej ma się dostawać z urządzeń mobilnych. Jest do tego też aplikacja, możemy wymusić, żeby tylko z aplikacji. No to świetnie, no to fantastycznie. No to teraz możemy powiedzieć, co byśmy chcieli wykonywać backupy, no ale zacznijmy od tego cloudu, prawda? Co byśmy mogli zdefiniować w cloudzie? No chcemy enable cloud application backup, czyli jak podłączymy do jakiegoś użytkownika, no to popatrzcie dla OneDrive'a, co my możemy powiedzieć? Czy ma określone ścieżki tylko backupować, czy ma ekskludować jakieś pliki? A to wszystko możemy powiedzieć, żeby dla OneDrive'a sobie zdefiniować. Dla Exchange'a, no to czy backup recoverable items po prostu, no bo wiadomo, Exchange'a, no to po prostu backupujemy, tak? No więc mówimy, że backupujemy. Następnie mówimy, jak często chcemy, żeby te backupy były wykonywane. No i tu możemy sobie wybrać dwa razy dziennie, raz dziennie i tam kilka razy w tygodniu, raz w tygodniu, a jak często? No, dwa razy dziennie jest bardzo dobrze. Pamiętajmy, że ta poczta, która będzie backupowana, czy ten OneDrive, czy ten Google Suite, to z naszej poczty zostanie wysłane tylko nowe rzeczy. Tylko nowe rzeczy. To jest tak jakby taki virtual synthetic jest robiony za każdym razem. Tak? Czyli czytana jest zmiana, a my mamy pełny backup. Tak? No i teraz możemy sobie powiedzieć, jak długo chcemy trzymać te dane, retencja dla plików, czyli dla OneDrive'a, okay, na przykład. A tu jest retencja dla poczty, która domyślnie jest 60 miesięcy. No to widzimy właśnie tę różnicę,
widzimy właśnie tą jakość w tym backupie, no trzymać 5 lat, bo do tego się sprowadza, no to fantastyczna sprawa, tak? No i to sobie zdefiniowaliśmy dla usług cloudowych, no ale dla urządzeń końcowych, tak? Zobaczmy dla urządzeń końcowych, no to kochani, tu mamy, zobaczcie, możemy foldery definiować, dodać folder na przykład, że dodaj folder nowy jakiś, dane, tak? Dodaj folder dane. I na przykład, że tylko te specyficzne foldery, które powiedzieliśmy, że inkluduj pliki, ale ekskluduj takie pliki, ekskluduj całe ścieżki. Więc możemy tutaj wszystko zdefiniować, co ma być backupowane z takiego urządzenia końcowego dla Windowsów. Możemy definiować, co ma być backupowane dla urządzeń końcowych Macowych, Linuxowych, Windowsowych, prawda? Możemy zdefiniować, co ma być backupowane dla urządzeń końcowych, prawda? Kontakty, zdjęcia, wideos i ustawienia aplikacji, prawda? Tak samo dla iOS-a, co ma być backupowane. No i oczywiście robimy kalendarz, jak często to ma być backupowane. No i najczęściej to jest 5 minut, co możemy sobie wybrać. A no to całkiem często. Czy taki backup ma być wykonywany też, kiedy użytkownik się wyloguje albo wykonuje shutdown, prawda? Okno, w którym ma być wykonywany backup, w którym nie ma być wykonywany backup, prawda? I czy to się tyczy czasu administratora, czy tego użytkownika. No i to tak samo backup dla urządzeń końcowych. Powiedzieliśmy, że możemy sobie zaznaczyć, czy chcemy, żeby no, GSM był użyty, czy tylko po Wi-Fi ma być backupowany. No i tak samo retencję definiujemy. No i też, jeżeli użytkownik robi jakieś inne rzeczy, czy sieć jest, no to ile maksymalnie tej sieci może wykorzystać, prawda? CPU priority, max bandwidth priority, czyli takie normalne rzeczy. No i tu, kochani, kolejna rzecz to jest taka ochrona takiego urządzenia przed tym, żeby było ukradzione, czyli możemy śledzić te urządzenia zarówno dla tabletów, smartfonów, jak i urządzeń końcowych, na przykład laptopów. No, czy mamy go automatycznie na przykład usunąć, to urządzenie, jeżeli jest nieaktywne i tak dalej, to też możemy sobie ustawić. No i tu jest, możemy zdefiniować, co może ustawiać użytkownik. Czy może sobie zmienić kalendarz, czy może sobie zmienić to, co ma być backupowane, prawda, to wszystko może sobie podefiniować, czy możemy też dla niego ustawić kwotę, prawda? Czy może dodawać urządzenia, ile tych urządzeń maksymalnie ewentualnie może dodać i jak długo może być nieaktywny, czy ma i jakie tutaj ma widzieć notyfikacje na tym swoim urządzeniu, prawda? Więc takie rzeczy, to wszystko możemy sobie po prostu poustawiać, no i powiedzmy, że tu mamy, klikamy next i jeżeli naciśniemy finish, to nasza polityka będzie w tym momencie dodana, tak? No to możemy sobie nawet, może załóżmy, że chcemy ją sobie dodać, prawda? To była nasza polityka P1, powiedzmy, że mamy finish. No dobrze, no to zrobiliśmy politykę, to co jeszcze możemy zrobić? Jeżeli wejdziemy teraz do users, no to możemy dodać kolejnego naszego użytkownika. No i jak dodajemy takiego użytkownika? Klikamy add user i na przykład, oj, no powiedzmy, że klikamy john.smith. Moja firma, prawda? Czy tam odpowiednia domena Microsoftowa, John Smith, ok. No i który profil, czyli jak, co ma być backupowane? Pamiętamy, dodaliśmy nasz profil P1, gdzie to ma być backupowane? No jesteśmy w Europie, to pokazują nam się te miejsca, gdzie to jest backupowane w Europie, powiedzmy, że chcemy Frankfurt, czy chcemy nakładać kwotę, możemy, nie możemy, no i on otrzyma taką informację o tym, że jest backupowane. A, czyli jak go dodamy, on w tym momencie jest automatycznie backupowany. Jeśli klikniemy dodaj, no nie ma takiego użytkownika, więc tego nie klikniemy, ale jak klikniemy dodaj, to on już w tym momencie jest. No okej, w porządku, to backupy się wykonują, zobaczmy tych userów, jakie backupy oni sobie wykonują, no to możemy patrzeć, prawda? Możemy to wszystko sobie obserwować, jakie backupy były wykonywane, Janis, Timot, Henry, no to, a kiedy był ostatni, prawda? Kiedy ostatni był backup przez użytkownika, widać, że Janis no, w ogóle nie wykonał żadnego backupu, no to mamy taką informację, ale możemy też przejść do tej sekcji Restore. Zobaczmy, przejdźmy do sekcji Restore i na przykład wiem, że akurat ten użytkownik no, nie pozwolił na tym, żeby administrator wykonywał backupy, prawda? On ma taką politykę, że nie pozwala, żeby wykonywać backupy. No to wejdźmy sobie na niego i załóżmy, że chcemy wykonać dla niego Restore, tak? I tu jest, zobaczcie, ja nie mogę zrobić jego restore'u, admin restores are not permitted, czyli odtworzenia administratora są niedozwolone, dlatego że ustawienia prywatności były, są tak ustawione dla tego użytkownika, a pewnie Janis to jest jakaś ważna osoba, dyrektor, nie pozwala, żeby jego backupy były dostępne. Okej, w porządku.
to w takim razie, no to co możemy zrobić? No to niech on się zaloguje i sam się odtworzy, prawda? Więc w tym momencie my logujemy się, zobaczcie, login jako end user. No to on się musi zalogować w tym momencie jako end user i on się w tym momencie loguje, proszę bardzo, jako end user i widzi zupełnie inny interfejs, widzi interfejs użytkownika, zobaczcie, widzi wszystkie swoje backupy, maili, akurat bo jesteśmy na Exchange'u, ale możemy też z OneDrive'a, z jego urządzenia, z laptopa, on sobie może to wszystko odtworzyć, widzicie sami, maile, kontakty, kalendarze i tak dalej, i tak dalej. No weźmy sobie na maile, tak? Weźmy sobie na maile, wszedł na inbox do tego konkretnego i powiedzmy, że chciałby sobie odtworzyć tego maila, alert. No to co on może zrobić? Popatrzcie, może sobie restore, może odtworzyć restore jako kopię, czyli będzie to w specjalnym katalogu, a może chcieć sobie to nadpisać, prawda? No okej, okay. No to chcę sobie odtworzyć to do oddzielnego katalogu, klika restore i popatrzmy, jest tutaj ma komunikat, że w tym momencie całość jest odtwarzana, no już ma to odtworzone. No okej, okay. No to w tym momencie może sobie przejść, popatrzcie, do tutaj, tu jest ta jego skrzynka, popatrzcie, co mu się pokazało. Tak, że z tego inboxu, prawda, tak, i jest jak najbardziej odtworzony, prawda, ten mail widać, że mu się odtworzył, prawda? Bez żadnego problemu, no to fantastycznie, no ale on nie koniecznie musi to odtworzyć, może sobie zdownloadować, zobaczcie, może sobie powiedzieć, jak chce to zdownloadować, no to takiego maila, no i proszę bardzo, i ma już taki mail jako plik EML, tak, także może sobie ściągnąć jeden czy więcej takich plików, zobaczcie, jak jest więcej plików, to może je wszystkie sobie ściągnąć i w tym momencie one są oczywiście jako zip ściągnięte, prawda? No, piękna sprawa, fantastyczna rzecz, super, może to wszystko zrobić, ale więcej. Zobaczcie, kochani, może sobie przeszukać to całą tą pocztę, na przykład szuka maili, w których ma słowo link, prawda? No to ma tylko jednego takiego maila. Gdyby miał ich dużo, może sobie zawęzić od kogo, do kogo, no i oczywiście z jakiegoś przedziału czasowego, prawda? Ale tak samo może sobie odtworzyć swoje urządzenie końcowe. Ja mu nie mogę go odtworzyć, ale on może sobie tutaj wejść i popatrzcie, na przykład tutaj wziąć i ten dokument, który mu się tam zginął o data domainie i backupie Hadoopa przez data domaina, może sobie odtworzyć, prawda? Tak samo może sobie odtworzyć elementy z OneDrive'a, prawda? Tutaj mamy tak samo jakieś dokumenty, na przykład Application Direct, jakaś paczka, którą być może komuś udostępnia, a mu się skasowała na laptopie, a była na OneDrive'ie, bo udostępniał, no to oczywiście może sobie też na laptopa odtworzyć. No mega prosty interfejs, on nic nie musi niczego tutaj robić, a wszystko ma jakby odtworzenie na wyciągnięcie ręki. Przejdźmy do kosztów, prawda? Ostatnia część, czyli ile to kosztuje. No pierwsza sprawa, pamiętajmy o tym, że możemy kiedykolwiek zacząć, kiedykolwiek skończyć. Tu nie wiąże się to z żadnymi innymi inwestycjami, to jest po prostu czysty koszt, jakby taki z naszej strony na to, że zabezpieczamy. To jest jasna sprawa. I teraz oczywiście, tak jak sobie powiedzieliśmy, to nasze rozwiązanie zabezpiecza co? Zabezpiecza pocztę Microsoftu, pocztę Google'a, przepraszam, usługi chmurowe Microsoftu, usługi Google'a, aplikacje Salesforce, no i urządzenia końcowe. Ja tylko może pokażę, co jest w ramach takiej licencji, zobaczcie. No, czyli normalnie backup, odtwarzanie, no to wiadoma sprawa. Backup Salesforce'a czy końcówek, no to tak jak sobie powiedzieliśmy, zgodnie z tym cennikiem. No i te wszystkie funkcjonalności tak naprawdę, o których mówiliśmy, czyli możliwość tego, żeby trzymać użytkowników, którzy odeszli z firmy, czy zostali usunięci. To jest też możliwość wyboru sobie, gdzie chcemy trzymać te backupy, integracja z AD, delegowanie administracji, no oczywiście zmiana laptopa, bo wiadomo, ktoś może sobie zmienić takiego laptopa, czy aplikacje, które służą do tego, żeby się dostać na przykład ze strony użytkownika do odtworzenia jakichś swoich elementów. Data loss prevention, czyli na przykład śledzenie, gdzie są dane urządzenia. No takie oczywiście, żeby nie dodawać pojedynczo, tylko taki automat do tego, żeby dodawać na przykład więcej urządzeń, więcej użytkowników. Single sign-on, no to oczywiście oczywista sprawa i to o tym mówiliśmy. Zachęcam do zainteresowania się, zachęcam do tego, żeby zrobić sobie taki proof of concept, zobaczyć jak to działa, a nawet wziąć sobie dla 25 użytkowników na przykład, więc zachęcam do zainteresowania się tym rozwiązaniem, przetestowania go u siebie. Ja oczywiście służę tutaj pomocą w tym zakresie. Z mojej strony to jest wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za czas i do zobaczenia na kolejnych sesjach. Dzięki wielkie.